Witam Państwa w pierwszej audycji na żywo, która będzie się nazywać Na Pięku. Na Pięku, ponieważ siedzę na pięku i mam ze wszystkimi na pięku. Chcę zrobić to, co udało mi się w audycji na żywca. Niestety jest nas tutaj tylko dwóch, więc ja muszę jeszcze obsługiwać ten komputer. Może zresztą się pokaże mi tutaj Wasze reakcje, więc proszę zadawać pytanie, jeśli się uda oczywiście. Chciałem od razu powiedzieć jedną rzecz. Jest to, ja nie mam sprzętu zawodowego, sprzętu profesjonalnego jeszcze i nie wiem, kiedy będę miał. Dlatego jest ten pogłos i będzie ten pogłos, dopóki nie kupię mikroportów, które są naprawdę drogie. Ja wiem, że ktoś mówi, że to można dać jakiś mikrofon kierunkowy, cokolwiek, ale to niestety, proszę Państwa, wszystko kosztuje, a ja chcę, żeby ta SWT TV jednak żyło. Dlatego bym bardzo chciał, abyście Państwo zrozumieli i nie krytykowali mnie tak bardzo. Coś tutaj mi jest na tym komputerze, ale widzę, że jestem bez głowy. Nie wiem, dlaczego jestem bez głowy. O, już jestem z głową i chyba idę w wiarę na żywo, więc jeżeli się uda, to będę Was tutaj starał się z Wami współgrać, więc proszę pytać się mnie o coś. Oglądamy teraz transmisję, mi Facebook napisał i bardzo dobrze. Mam tylko to, jestem trochę opóźniony, więc nie dziwcie się. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj powiedzieć o paru rzeczach. Pierwsza sprawa to ostatni hejt, z którym ja się osobiście spotkałem. Otóż zostałem dzisiaj zawiadomiony tak delikatnie, ale ze źródła sprawdzonego, że jest to związane również z moimi ambicjami, z moją chęcią zrobienia filmu, czy też programu, czy o zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Nie podoba się to bardzo wielu środowiskom. Oczywiście ja nie mówię o środowiskach lewackich, które cały czas lansują tą samą narrację, którą wyznaczył w 1984 roku Jerzy Urban, ale również środowiska zwane prawicowymi. O, słyszycie Państwo, to jest rzeczywiście na żywo. Tutaj ktoś robi tutaj właśnie sobie jakiś remont, więc na tym polega również urok tego wszystkiego. I również i części środowisk kościelnych, stąd również był taki hejt. Usłyszałem również nie tak dawno od osoby, którą bardzo cenię, która jest dość wysoko, że nie spotkali się jeszcze, żeby oficer z moim backgroundem był tak hejtowany, praktycznie przez wszystkie środowiska. Jest to bardzo dziwne, ponieważ ci sami, którzy mają tak zwanych swoich SB-ków i są dla nich mili, uprzejmi, panie generale, panie pułkowniku, nie zostawiają na mnie suchej nitki. Powiem szczerze, że to mnie wszystko trochę nobilituje, ale jednocześnie mocno mnie śmiela, bo wymagania przede mną stają ogromne i mam nadzieję, że uda mi się to tego wszystkiego dokonać. To raz. Następna rzecz, no właśnie, to jakieś komentarze, nie mam żadnych komentarzy jeszcze. Następna sprawa to pojawiło się ostatnio parę artykułów dotyczących dziennikarzy. Dwóch dziennikarzy, nie będę ich wymieniał, być może z jednym przeprowadzę rozmowę, wiążącym ich ze służbami specjalnymi. Wczoraj jeden z nich opublikował pytania, które zostały mu zadane przez innych z kolei dziennikarzy, na razie nie będę wymieniał, o co chodzi, które ewidentnie plasują go, tak jak z tych pytań wynika, jako oficera służb na przykryciu bądź źródło służb, co jest oczywiście nieprawdą. To jest jakaś dziwna robota, bo to dotyczy dziennikarzy, którzy dość ostro komentują rzeczywistość, którzy żądają rozliczeń, którzy żądają jednak jakiejś pełnej ilustracji i pełnej jawności. Jest to dwóch dziennikarzy, z którymi z obydwoma pracowałem. W przypadku jednego jest to chyba zemsta za świat ukraiński, o którym żeśmy dość mocno mówili. W przypadku drugiego jest to oczywiście zemsta za ogromną krytykę mediów będących w rękach niemieckich. I stąd ja mam również pytanie, troszeczkę wczoraj zasygnalizowałem. Wiem, że jest projekt repolonizacji mediów, czy dekoncentracji mediów.
Ciekaw jestem, co jest z tym projektem. Warto by pomyśleć tak, jak jest na przykład w Niemczech, gdzie państwo musi mieć, czy kapitał rodziny musi mieć większość. Kapitał obcy może być tylko i wyłącznie w określonej procentowo części. Co powoduje, iż rząd niemiecki i Niemcy mają oczywiście bardzo duży wpływ na swoje media, które są używane przede wszystkim do konkretnej propagandy, tym razem antypolskiej. Cholera, nawet nie wiem, jak tutaj tylko, jak to znaleźć pod tym, czy to jakoś zmieścić, bo nie pokazują mi się wasze komentarze. Tego właśnie nie mogę na Facebooku jeszcze zrobić, ale postaram się następnym razem, żebyście mi jakieś komentarze dali na ten temat. Jest jeszcze jedna rzecz dość ciekawa. To jest rzecz dotycząca tragicznej śmierci pani Marty Żuk. Jest to dość sprawa, która wczoraj była, sprawa, która wczoraj to wyszło, że prokuratura jednak przyjęła narrację stosowaną na początku. Ja przypomnę, że w programie Helen Polki i Mięsko z Magdą Derusko na samym początku tej sprawy ja po prostu to przewidziałem. Sam mówiłem, że to tak się skończy, że się nie znajdzie winnych, że dziewczyna sama się upiła, sama nie popełniła samobójstwa, była niestabilna psychicznie i tak dalej. I ta narracja jest utrzymana, komuś na tym strasznie zależy. Błędem moim zdaniem jest to, że prokuratura w Jeleniej Górze prowadziła tą sprawę, ta, która prowadziła przedtem, zdaje się, sprawę poprzedniej dziewczyny, która również w dziwnych okolicznościach zginęła. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja tą sprawą się nie zajmuję. Powiedziałem wtedy dlaczego. Po pierwsze, za dużo szumu. Po drugie, żeby zrobić porządnie tą sprawę, to trzeba mieć pieniądze. Trzeba naprawdę mieć pieniądze na zrobienie prawdziwego reportażu. Trzeba pojechać, porozmawiać, powęszyć, oczywiście w cudzysłowie. Nie da się to zrobić tylko i wyłącznie na podstawie internetu. Ja nie mam tytułu nawet do rozmowy z prokuratorą, czy nawet do obejrzenia jakichkolwiek akt sądowych, ponieważ nikt mnie do tego nie wynajął. Usiłowałem gdzieś tam zadzwonić, ale dowiedziałem się, panie Ciekawski, to my zawiadamiamy policję po prostu. I taka jest niestety rzeczywistość. Ja dziękuję za wszystkie materiały, ja o nich nie zapominam. Być może wraz z rozwojem SWT TV uda nam się zrobić naprawdę poważny program na ten temat, ponieważ Magda Żuk jest moim zdaniem cały czas ofiarą, nie lubię słowa układ wrocławski, ale to, co ja nazywam Helen Wolku, który jest mocny na tamtym terenie. A jak? To widać. Sprzętu, właśnie, ktoś dziękuję. Chcę, żeby ta telewizja żyła, proszę Państwa, i ona właśnie, i ona będzie żyła, bez względu na to, czy będziemy to kręcić komórką, z pogłosem, czy bez pogłosu, czy będziemy używać lamp. Na tym dobrze polega. Niestety nie mogę odbierać Państwa komentarzy na tym Facebooku i zupełnie nie wiem dlaczego. A chciałbym z Państwem wejść w jakąś interakcję, żebyście się mimo coś w ogóle zapytali, to odpowiem. Kolejna sprawa. Jest w tej chwili coś takiego, powiedzmy, że jest w tej chwili projekt, który wszedł do opinii publicznej na temat nowych służb specjalnych. Nie wypowiem się na ten temat, dopóki ten projekt nie będzie miał kształtu, czyli nie będzie można o nim przeczytać. Ja wiem, że była tam część ludzi jest przeciwnych. Ja sam też mam mieszane uczucia w stosunku do pojęcia sygnalistów, również dlatego, że nie wiem, jaki będzie ich status prawny. Ponieważ warto by, jeżeli już się robi taki program, to robi się taką kategorię sygnalista w służbach, który ma być nie informatorem, ale jednorazowym źródłem, chociaż to wszystko można załatwić w ramach aktualnej ustawy i aktualnych rozwiązań prawnych, to należy zadbać rzeczywiście na ochronę prawną. Nie zapomnijmy, że te wszystkie sygnały mają na celu, aby prokurator wszczął konkretną sprawę. Jeśli prokurator wszcznie konkretną sprawę, to wówczas podejrzany będzie miał dostęp do materiałów o wiele większych niż świadek. I co wtedy z sygnalistami? W jaki sposób oni będą chronieni? Oni nie mają statusu świadka koronnego, ani nie mają statusu informatora. Poza tym uważam, że na bazie informatorów, czy też postawy obywatelskiej, która jest aktualnie, można zrezygnować z tych sygnalistów i zrobić,
zupełnie. No i stworzyć tak samo, zdobywać i zdobywać informacje. Na tym zresztą polega praca specjalnie, na zdobywaniu informacji i czasami wyprowadzaniu źródeł z tego wszystkiego. Tak to jest, bo ważniejsze jest co? Człowiek czy informacja? W tym momencie informacja jest ważniejsza o przekrętach. Także ja mam mieszane uczucia co do tego, nie wypowiadam się teraz dokładnie na ten temat, bo nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Ktoś to porównał z angielskim whistleblower, czyli z takim jakby sygnalistą, pomocnikiem, czymś takim. Tak, wszystkie służby się czymś takim posługują. To są po prostu informacje obywatelskie, ale posługują się nie w kategoriach operacyjnych, nie tworząc jakichś kategorii, tylko posługują się jako po prostu sygnały od obywateli, informacje obywatelskie, oczywiście one są sprawdzane. Należy wziąć jeszcze pod uwagę, że jeżeli ta kategoria powstanie, to należy w jakiś sposób zabezpieczyć się przed, no powiedzmy w cudzysłowie, złośliwym sygnalizowaniem. To znaczy, przed tym, że ludzie będą wykończać konkurencję sami, swoją własną, będą załatwiać swoje własne sprawy, różne animozje za pomocą służb specjalnych i w ten sposób służby specjalne mogą być skierowane, rozdrobnione na określone tory. W związku z czym musi być istnieć jakiś potężna machina, przesiew, czy też nawet instytucjonalny przesiew tego typu sygnałów. Sądzę, że ustawodawca o tym pomyśla, więc może to rozwiąże, może nie rozwiąże, nie wiem. Nie wiem, uważam, że kategoria informatora, czy jak ją nazwiemy, wszystko jedno wystarczy, bo służby muszą pracować informatorami, muszą opierać to sygnałami, ale przyciąganie ludzi do siebie i z patriotycznego obowiązku to jest innym sposobem, o którym zawsze to mówię. To nie trzeba kategorii, trzeba po prostu ludziom uświadomić, że rzeczywiście mogą przyjść do służb, nie zostaną potraktowani jak prowokatorzy, nie zostaną olani, mówiąc normalnym językiem, nie zostaną wyśmiani. Bo tak jest, bo de facto ludzie, którzy piszą do mnie często na Facebooku, mają informacje, których nawet ja nie mam gdzie przekazać, a jak wiadomo, ze zbekami się nie rozmawia, więc tak to wygląda. I nie rozmawia się z nimi praktycznie. Znam przypadki, kiedy poszli do służby i zostali uznani za wariatów, a wcale wariatami nie byli po prostu. Zresztą każdą, to jest tak jak z alarmami bombowymi, w przypadku kontrwywiadu przykładowo. To jest tak jak z alarmami bombowymi. Nawet jeśli 99,99% jest fałszywych, czy też jest żartów, to jest niestety niebezpieczeństwo, że ten ułamek procenta może być prawdziwy i zginą ludzie, w związku z czym całe 100% wszystkie trzeba traktować poważnie. O, chyba nam się stacje zagłuszania włącza. Dawno nam się nie włączały stacje zagłuszania. Słyszałem, że je wyłączyli, bo na Olsztynowie brakowało wody gdzieś tam, brakowało ciepła. No nie, to wyprowadził się fazowo. Nie można dać ciepła mieszkańcom, prądu mieszkańcom, trzeba było stację utrzymywać. No ale dobra. I wracając jeszcze do tego wszystkiego, to jest kwestia pracy. Pracy, budowy zaufania do służby, ale żeby to zaufanie zbudować, to jeszcze raz powtarzam, to nie mogą być pomalowane ruiny. To musi być zupełnie nowy fundament. To muszą być służby oparte na tym, co jest w XXI wieku, a nie tym, co było przed 89 rokiem ze zmianą nazw, zmianą ludzi i tak dalej, i tak dalej. To musi być system, który jest systemem nowoczesnym. Systemem, który jest systemem współczesnym, całkowicie różnym od systemu PRL. I w tym kontekście dzisiaj przeczytałem informacje, oczywiście spekulacje, to są spekulacje prasowe o rzeczach, o jakimś ministerstwie, nie wiadomo, czy będzie ministerstwo ochrony, jak się będzie nazywać, które ma być stworzone. Uważam, że to jest trochę wyssana z palca informacja, bo nawet jeżeli są tego typu projekty, to tych projektów nikt nie zna i poczekajmy, aż one będą. Natomiast ja uważam osobiście, że to ministerstwo będzie niestety pewnego rodzaju siłą policyjno-fiskalną. Ja cały czas czekam na niezależny, ogromny, duży kontrwywiad patrzący na wszystkie strony, który nie będzie zajmował się ściganiem VAT-owców, ściganiem przestępców, ściganiem przemytników złomu, ale zajmował się po prostu paraliżowaniem szpiegostwa w nowoczesnym wymiarze, czyli nie tylko tych, którzy z aparatami fotografują nam wojsko i żołnierzy, czy tam jakieś różne rzeczy, ale również wszelkiego rodzaju agenturę wpływu będą neutralizować tą działalność. Ja na taki kontrwywiad czekam i to ze wszystkich stron. Jeśli taki kontrwywiad powstanie, no to wówczas
przyklasnę każdej inicjatywie powołania nowego ministerstwa. Czy to będzie instytucja, czy to będzie minister, czy to będzie szef, jest to absolutnie dla mnie nieważne. Ważna jest podległość i skuteczność w tym momencie oraz umiejętności operacyjne działania tego kontrwywiadu. Właśnie. Ale o tym pewnie zrobię zupełnie inny program, jak powinien wyglądać kontrwywiad. Ktoś tu mnie pyta, pan Michał Szwarc, panie Piotrze, może coś o kontrwywiadzie obywatelskim. Taka nazwa budzi w ogóle wszędzie, u nas szczególnie, przestrach. Wszyscy mówią, no co, będziemy się szpiegować nawzajem? Nie. Ja ciągle powtarzałem, ja jestem za czymś takim, co państwo nazywacie kontrwywiadem obywatelskim, a ja to nazywam wprowadzeniem obywatela, każdego obywatela, od sprzątaczki do wysokiego urzędnika państwowego w tak zwaną kontrwywiadowczą charakterystykę terenu, w prewencję kontrwywiadowczą i w ochronę kontrwywiadowczą. I jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem przy okazji sygnalistów. Jeśli obywatel nie będzie się bał pójść do służby, nie dlatego, że coś mu to grozi, tylko dlatego, że będzie wiedział, że zostanie wysłuchany, potraktowany poważnie i później w jakiś sposób będzie miał świadomość, że coś się do tego przyczynił, wówczas to będzie kontrwywiad obywatelski. Jestem absolutnie za tym. Jestem absolutnie za tym, ale uważam również, że samorzutne tworzenie jakichś takich pierwiastków kontrwywiadowczych, nawet portalowych, jest może dobre, może komuś się to podoba, może to jest traktowane jako zabawa, ale powinno być to centralnie jednak sterowane. To w służbach specjalnych tak jest. Niestety zawsze będzie pionowy system zarządzania i to musi być użyteczne. Zresztą z tej ilości materiałów, które ludzie sami przesyłają, uważam, że kontrwywiad miałby dużo do roboty, a przede wszystkim wiedziałby, gdzie są luki. Wiedziałby, gdzie są luki. Bez ludzi nie da rady, bo bez względu na to, jaki będziemy mieli służbę, jaką będziemy mieli służbę, to bądźmy szczerzy, nie będziemy mieli pracować 15 milionów ludzi, prawda? To będzie ograniczona liczba etatów, prawdopodobnie niewielka w stosunku do w skali całego społeczeństwa. Jeśli nie oprze się na wolontariacie ludzkim, czyli na dobrej woli i samoświadomości Polaków, w tym momencie przegra. W tym momencie przegra, bo nie da się wszystkiego załatwić informatorami. Proszę Państwa, nie da się załatwić informatorami. Notabene tych informatorów, potężne organizacje kontrwywiadowcze nie mają aż tak dużo. Naprawdę nie mają aż tak dużo. O wiele więcej uzyskują na podstawie normalnej współpracy z ludźmi, lojalnej, uprzedzając ich, nie chowając się za parawanem ściśle tajności, nie bojąc się wszędzie prowokacji, nie traktując każdego, że on przychodzi tylko dlatego, żeby zniszczyć daną firmę, nie wynosząc się, nie udając, że jeśli mają legitymację, to są mądrzejsi od innych, co jest absolutnie nieprawda. Dobra, proszę Państwa, musimy kończyć. Mam nadzieję, że to Wam się częściowo spodoba. Ja, audycja się nazywa Na Pinku. Ja przy okazji chciałbym poprosić, tak jak prosiłem Darzyca, aż mi wstyd, że może ktoś jednak się znajdzie, żeby zrobić mi jakiś taki fajny, animowaną czołówkę do tego, ze ZWT i z tymi Na Pinku. Prawda? Audycja jest o tej porze dziś, bo dopóki nie będziemy mieli świateł i bardziej profesjonalnie, to będzie musiała być w dzień. Docelowo chcę zrobić ją mniej więcej o godzinie 20 co czwartek, żeby była cykliczna na żywo. Będę sam albo będę z kimś, na tym kto jeszcze ma Na Pinku, nawet ze mną czasami. No i coś, mogę zwrócić się do Państwa tylko z prośbą o to, żebyście mnie wsparli w tym wszystkim, ponieważ naprawdę chcę zrobić profesjonalne programy, a to niestety kosztuje, bo przecież ja nie mogę prosić ludzi, by za darmo jechali gdzieś na tydzień i grzebali wachtę, prawda? Ludzi trzeba doceniać i to jest audycja dla ludzi, robiona przez ludzi głównie, ale do tych ludzi trzeba doceniać. Okej, dziękuję Państwu, do widzenia, okaże się to potem na kanale.